Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Kłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęcie. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Składam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Uwielbiam Ciebie w duchu, uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęcie. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm. Skłaniam się przed świętym tronem Twym. Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. Ciebie w duchu,
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Cieszymy się ogromnie, że możemy znowu spotkać się, wprawdzie nadal online, ale z tymi wszystkimi intencjami, które wysyłaliście do nas, kochani, i drogą mailową, i przez profile społecznościowe, i teraz w czacie pod transmisją, i na różne inne sposoby, prosząc o modlitwę w różnych intencjach. Naprawdę po ostatnim spotkaniu przed miesiącem to była ogromna fala tych intencji, próś o modlitwę. Wszystkie te intencje składamy na tym ołtarzu. Chcemy Pana prosić szczególnie za chorych i cierpiących, a także za tych, którzy odeszli, aby mogli oglądać Pana w wieczności. Myślę tu szczególnie o mojej babci. Przed miesiącem modliłem się o jej zdrowie. 2 tygodnie temu miałem okazję przewodniczyć Eucharystii, w czasie której żegnaliśmy moją babcię i wielu pewno z waszych bliskich, też chorując i cierpiąc, nie udało się wygrać z chorobą. Wszystkich tym osobom chcemy się za te wszystkie osoby modlić, prosić o wieczny odpoczynek dla nich, a dla nas o dary Ducha Świętego, byśmy mogli w ten Wielki Post, który rozpoczynamy, byśmy mogli go wykorzystać ku dobremu. By Bóg przyjął naszą modlitwę, przepraszajmy Go teraz za wszystkie nasze grzechy. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wejrzyj na zgromadzenie Twoich wiernych i spraw, aby nasze dusze oczyszczone przez umartwienie ciała jaśniały pragnieniem posiadania Ciebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie zawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju. Tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przychodzili do Niego wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, aby Go słuchać. Szemrali na to faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy opowiedział im taką przypowieść. Czy jeśli ktoś z was ma 100 owiec i jedną z nich zgubi, nie zostawi na pustyni 99 i nie pójdzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A kiedy znajdzie, bierze z radością na swoje ramiona i po powrocie do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem tę swoją zagubioną owcę. Zapewniam was, że taka radość będzie w niebie z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca, i to bardziej niż z powodu 99 sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia. Albo czy któraś kobieta, gdy mając 10 drachm, zgubi jedną, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka dokładnie, aż znajdzie? Kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka radość, zapewniam was, pojawia się u aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Nie ma księdza Karola, więc zazwyczaj on głosił homilię, jak konferencję po mszy świętej. Dzisiaj dwa w jednym, czyli dłuższa homilia w ramach konferencji, czy inaczej konferencja w ramach homilii. W tamtym miesiącu, pamiętacie, mówiliśmy o miłosiernym ojcu, czy też przypowieści o marnotrawnym synu. 15 rozdział Ewangelii Łukasza i tak zwane trzy przypowieści o miłosierdziu Bożym. Zaczyna się właśnie ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza od przypowieści o zaginionej owcy, a później o zagubionej drachmie. A trzecią jest przypowieść o miłosiernym ojcu. Ale tak jak mówiłem przed miesiącem, zmieniłem tę kolejność, ponieważ nie sposób zrozumieć tych dwóch pierwszych przypowieści, tych dzisiejszych, jeśli wcześniej nie zobaczymy, który tak naprawdę z tych synów jest marnotrawny. Dawniej nazywaliśmy tę przypowieść o marnotrawnym synu, myśląc
o tym, który poszedł i roztrwonił majątek. Dzisiaj wiemy już, że jakby w oczach Pana Boga tak naprawdę marnotrawny był ten, który niby przy Ojcu pozostał, niczego nie roztrwonił, ale marnotrawny był w tym znaczeniu, że nie był w stanie przyjąć łaski Bożej, bo tak był skupiony na sobie. Ten marnotrawny okazało się to ten starszy. I w tym kontekście dopiero możemy zrozumieć, słuchajcie, przypowieść o zagubionej owcy i zaginionej owcy i zgubionej drachmie. Dopiero teraz po lekcji dotyczącej starszego syna możemy rozważyć słowo o owcy i drachmie. Dlaczego? Gdyż słowo o Bożym miłosierdziu może przyjąć tylko ten, kto czuje potrzebę nawrócenia. Przeciekawe to jest stwierdzenie, słuchajcie, że radość większa z jednego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia. Niektórzy się nie nawracają, tylko którzy nie czują potrzeby nawrócenia. To mnie bardzo dotknęło, słuchajcie, bo nawracać się czy nie nawracać się to jest jedno. Ale nie czuć w sercu potrzeby nawrócenia, no to jest już inna rzecz. Miałem teraz rekolekcję w Dąbrowie Tarnowskiej w minionym tygodniu i jeden z księży, którzy uczą w liceum, opowiadał mi, że młodzież, którą uczy, nie jest wrogo do niego nastawiona. Nawet mówią, ksiądz jest w porządku, my księdza lubimy. Ale Kościół i to, do czego ksiądz nas zaprasza, nas nie obchodzi. W sensie takim, ani nie jesteśmy temu przeciwni, ani nie jesteśmy za tym. Po prostu to jest temat, który nas nie interesuje. No i rzeczywiście, słuchajcie, chyba rzeczywiście tak jest, że dzisiejszy człowiek po prostu w pewnym momencie mówi tak, że no nie, ani nie jestem za, ani nie jestem przeciw. Po prostu ten temat związany z Kościołem czy z Panem Bogiem nie jest dla mnie. No nie czuję wewnętrznie żadnej potrzeby, żeby się tym tematem interesować, tak? No i nie wiem, co jest gorsze, czy co jest lepsze, ale na pewno mamy do czynienia z sytuacją takiej obojętności, z którą do tej pory nie mieliśmy. I to wybrzmiewa dzisiaj w Ewangelii, tak? Większa radość jest z jednego nawróconego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia. Zobaczcie, Jezus mówi sprawiedliwych, czyli tych, którzy no w języku biblijnym przestrzegają prawa. Moglibyśmy to też odnieść równie dobrze do tych, którzy są wierzący i praktykujący. I nawet zasiadają w pierwszych ławkach. Ale nie czują i są sprawiedliwi, są pobożni. Nic im nie brakuje. Nie opuszczają żadnej z niedziel, świąt, uroczystości. Nic nie zaniedbują, a mogą wewnętrznie nie czuć potrzeby nawrócenia. Jezus dzisiaj nam pokazuje, że to jest największy problem, nie? Że jeżeli nie czujesz potrzeby nawrócenia. Wtedy się robi kłopot. Brak potrzeby nawrócenia to jest jakaś choroba, o której mówi dzisiaj Jezus. Zastanawiałem, co znaczy nawrócić się, słuchajcie, w jakimś konkrecie codzienności, to mi przyszło do głowy 5 warunków dobrej spowiedzi. Od tego chyba można by zacząć szukania owej potrzeby nawrócenia. Kościół nam pomaga w tych 5 krokach rozpoznać to, co w sercu jest do przemiany. I podjąć kroki, które sprawiają, że możemy w konfesjonale otrzymać rozgrzeszenie i być tym jednym grzesznikiem, z którego tak wielka radość w niebie.
Kogo mamy wśród dzisiejszych bohaterów Ewangelii? Dzisiaj mamy grzeszników i celników, czyli mamy grzeszników i poborców opłat, którzy byli kolaborantami z Rzymem, siedzieli w komorach celnych i pobierali od Żydów podatki, które przekazywali cesarstwu rzymskiemu. I ten kontekst jest, słuchajcie, bardzo ważny, bo faryzeusze to są, ten faryzeusz to jest ten starszy syn, nie? Faryzeusze reprezentują tego starszego syna, który wszystkim się gorszy, który ma pretensje do wszystkich wokół i który nie czuje potrzeby nawrócenia. Natomiast Jezus nie tyle ma słuchaczy, co nawet jada z tymi, którzy są grzesznikami i celnikami. Grzesznikami, czyli kto był grzesznikiem w języku biblijnym? Kto był grzesznikiem według faryzeuszów? Grzesznicy to byli bałwochwalcy i cudzołożnicy. Nie? Grzesznicy to znaczy, że byli bałwochwalcy i cudzołożnicy. A celnikami byli kto? Byli zdrajcy, oszuści, no i kolaboranci. To jest taka grupa ludzi, tak? Bałwochwalców, cudzołożników, zdrajców, kolaborantów i oszustów. Bo jeszcze podobno nie tyle, że pobierali te podatki, ale też lubili coś przytulić dla siebie. Takich miał Jezus słuchaczy. Co więcej, z takimi Jezus jadał. Co oznaczało, że Jezus z nimi jadał? To oznaczało, że Jezus według Żydów, według faryzeuszy uczonych w Piśmie, zaciągał nieczystość rytualną przez to, że siadał z nimi do stołu. Więc sam Jezus był dla faryzeuszów i uczonych w Piśmie ogromnym zgorszeniem. Faryzeusze i uczeni odmawiają, zobaczcie, prawa tej grupie ludzi, którzy należą do grzeszników i celników, odmawiają prawa do słuchania słowa. Odmawiają im prawa by mogli się znaleźć w przestrzeni świętości. Odmawiają im prawa, by mogli się znaleźć w zasięgu działania Pana Boga. Uważają, że ci ludzie nie są godni łaski Bożej, że ci ludzie nie są godni świątyni, że ci ludzie nie są godni błogosławieństwa, które Bóg zsyła na swój lud, że tym ludziom się nie należy. Oni to oceniają. Zobaczcie, ile jest takich sytuacji w naszym życiu, gdzie my oceniamy, że komuś się nie należy łaska Boża, że komuś się nie należy miejsce w Kościele, że komuś się nie należy, nie wiem, pochówek taki czy inny. Jeszcze do niedawna pamiętam choćby i dyskusje wszelkiego rodzaju, czy jak ktoś, jeszcze jak byłem pierwszy rok na parafii, to pamiętam, że były dyskusje. To mnie dzisiaj przeraża i mówię to, że tak było, jako pewien wyrzut sumienia. Jakby no ja, człowiek w te tryby był wrzucony, ale nie zapomnę sobie, jak była sytuacja, w której na terenie naszej parafii zmarł bezdomny człowiek. Nikt nie wiedział, jak się nazywa. I tak, ja miałem zakaz odprawienia mszy świętej na pogrzebie tego człowieka. Pogrzeb był w kaplicy cmentarnej. I mi, z racji tego, że to był bezdomny człowiek i to jeszcze miał krzyż NN, nie wiadomo było, jak się nazywał, jego grób wykopała przy nas koparka, to mi zakazano mi odprawić mszę świętą temu człowiekowi, tylko miałem go pochować, odczytać Słowo Boże i go pochować do ziemi. Tylko dlatego, że był bezdomny, niepraktykujący,
był wyrzutkiem według tych, którzy mi mszę zakazali odprawiać? Tak, i ja wtedy zostałem złamany, ja tej mszy wtedy nie odprawiłem. Pękło mi wtedy serce, płakałem. Dzisiaj mówię wam to ze wstydem. Jest mi wstyd, że się wtedy nie postawiłem. Ale nie pozwolono mi odprawić mszy świętej dla tego człowieka. Bo był NN. Takie rzeczy się dzieją w Kościele. To jest chucpa faryzejska, a nie ewangelizacja, nie duszpasterstwo, nie wspólnota, tak? Ale takie rzeczy też się dzieją i o nich mówimy ze wstydem ogromnym i w jakimś duchu wynagradzania też Panu Bogu za to, że tak potrafimy w imię Boże posegregować ludzi i odmówić im prawa do Pana Boga. My ludzie rościmy sobie prawo do tego, żeby komuś odmawiać łaski Bożej. A to jest przerażające. To jest dzisiejsza Ewangelia właśnie. To są faryzeusze, którzy uważali, że grzesznicy i celnicy nie należy się im słuchanie słowa. I nie należy się im być w obecności w kontekstach religijnych. To tak jak, słuchajcie, w pierwszym wieku, usunięto z Ewangelii Jana, usunięto w ogóle z Pisma Świętego tekst o kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie. Wróciła ona później do Ewangelii Jana, ale dlatego, że nikt nie wiedział, skąd to wycięli. Ale też Kościół, jak pisze arcybiskup Grzegorz Ryś w Skandalu Miłosierdzia, zgorszył się postawą Jezusa, że On przyjął tą kobietę cudzołożną. Zgorszył się tym Kościół. Nie? A tymczasem, słuchajcie, Jezus mówi o sytuacji, w której ginie owca i gubi się drachma, i Jezus pokazuje przerysowaną i absolutnie nieproporcjonalną radość z ich odnalezienia. Drachmę moglibyśmy nazwać, odnieść do tych, którzy się zagubili, do tych, którzy zaginęli. A owce, to sobie tak pomyślałem, słuchajcie, że można by nazwać takimi, odnieść do tych, którzy robią sobie taki urlop trochę od Pana Boga i Kościoła, bo urlopowiczami, o, może tak, owce bym nazwał, tą owcę, co tam swoimi drogami postanawia iść, to bym nazwał urlopowiczami od wspólnoty, a drachmę tymi, którzy się zagubili. Idźmy od drachmy, zacznijmy od drachmy. Słuchajcie, w obu przypadkach, tak jak wspomniałem, radość jest absolutnie nieproporcjonalna z odnalezionej zguby. I dlaczego? Drachma, słuchajcie, to był denar, czyli tyle płacono za jeden dzień pracy. Jeden dzień pracy. No ale zobaczcie, ginie jedna drachma, a wysiłek poszukiwań jest nieproporcjonalny. Co więcej, uczta ta z koleżankami, tej kobiety, która ją znalazła, jest zupełnie nieproporcjonalna, bo przecież za tą jedną drachmę ta kobieta nie była w stanie wykarmić tych koleżanek. Więc kilka drachm, podejrzewam, poszło, żeby się ucieszyć z tego, że jedna się znalazła. To w ogóle, no, to się jakoś nie trzyma wszystko razem, żeby nie mówić inaczej. Co więcej, słuchajcie, no, ta drachma, jeśli ktoś z was był w Ziemi Świętej i wchodził do Groty Narodzenia, to wiecie, przez jakie drzwi tam się wchodzi. Trzeba się mocno zgiąć. Drzwi były bardzo niskie. Domy wtedy miały bardzo małe okienka, bardzo małe drzwi.
Wewnątrz było bardzo ciemno. Bardzo ciemno. Więc znaleźć tę drachmę było bardzo trudno. I ten obraz, słuchajcie, Boga, któremu tak zależy na znalezieniu tego, który się gubi, który wkłada tyle wysiłku, by znaleźć nas za każdym razem, kiedy się zgubimy. Boga, który w tym małym domku, bez okien, gdzie wpadła ta drachma, robi wszystko, żeby znaleźć tego, który się zagubił, którego bardzo trudno jest znaleźć w tych okolicznościach. Nie jest łatwym znaleźć człowieka, Panu Bogu. Nie jest łatwo. Pan Bóg wkłada maksimum swoich sił, by znaleźć człowieka. I to, jak trudne to jest, a jak wielka radość jest z tego, tak naprawdę widać po tych, którzy się znaleźli, których Bóg znalazł na nowo. Pamiętam, słuchajcie, głosiłem rekolekcję kiedyś takiej parafii, w jednej z parafii na wschodzie Polski. I pamiętam, odprawiałem mszę świętą, przewodniczyłem mszy świętej w czasie tej rekolekcji i obserwowałem takie małżeństwo już z takim konkretnym stażem, siedzące w pierwszej ławce, trzymające się za ręce. I zwróciłem na nich uwagę, słuchajcie, kiedy śpiewano psalm i padły takie słowa refrenu: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. I jak lektor zaśpiewał, kantor zaśpiewał: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas, to ci małżonkowie, nie patrząc na siebie, nie dając sobie żadnych znaków, po prostu oni spontanicznie obydwoje zaczęli płakać. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas i oni wybuchnęli płaczem, nie dając sobie znaków żadnych, nie umawiając się na to. Oboje wiedzieli, w czym rzecz. Oboje wiedzieli, jakie rzeczy uczynił dla nich, ale mogę sobie tylko wyobrazić, że to jest taki kaliber, jaki opisuje papież Franciszek w liście Patris Corde, Ojcowskim Sercem, gdzie papież mówi, że to, co zrobił Józef wobec Maryi, że wziął ją do siebie pomimo tych wszystkich okoliczności, pomimo tego, że nie wiedział, skąd to dziecię, chciał wierzyć, że Maryja go nie zdradziła, ale po ludzku po prostu to było nie do wytłumaczenia, to papież Franciszek mówi, że wyobraża sobie, że to, co zrobił Józef wobec Maryi, było inspiracją dla Jezusa do przypowieści o miłosiernym Ojcu. Genialne, że to było inspiracją dla Jezusa do powiedzenia przypowieści o miłosiernym Ojcu. Jezus był pod takim wrażeniem tego, co zrobił Józef, przyjmując Maryję. Więc wyobrażam sobie, że ci małżonkowie wiedzieli dobrze, o czym jest refren psalmu. Dlatego taka, a nie inna była ich reakcja. Więc drachma to są ci, którzy się zagubili, którzy często się zagubili bardzo mocno, gdzie wysiłek znalezienia ich z powrotem jest ogromny i radość jest absolutnie nieproporcjonalna do wartości tego, który się zgubił. Owca, tak jak wspomniałem, urlopowicze, to ci, którzy sobie robią urlop na krócej, dłużej, świadomie lub mniej świadomie, ale robią sobie urlop od pasterza. Owca to jest taka zagubiona owca, która idzie swoimi drogami. To jest trochę taka owca, która postanawia sobie zrobić urlop od pasterza. Wybiera własne drogi świadomie i dobrowolnie. No ale radość jest ta sama, jak z odnalezionej drachmy. Też absolutnie
nieproporcjonalna, bo pasterz musi, musi zostać zaangażowane całe stado, czyli wspólnota. Dlaczego? Kiedy owca się gubi, no to zazwyczaj idzie po nią pasterz, ale no, ważne jest bardzo odpowiedzialność wspólnoty, by się nie rozpierzchła pod nieobecność tego głównego pasterza, bo zazwyczaj stada pilnuje kilku pasterzy. I tak było też za czasów Jezusa, że kilku pasterzy pilnowało stada. Więc całe to stado i ci pasterze są zaangażowani w to, by odnaleźć tę zaginioną. Papież Franciszek w Ewangelii Gaudium mówi o tym pięknie, kiedy mówi o posłudze biskupów, że biskup musi być tym, który czasami idzie na przodzie, by wskazywać drogę, czasami idzie w środku, pomiędzy owcami, aby mógł zostać przeniknięty ich zapachem, by pasterz pachniał owcami. A czasami idzie za stadem, żeby zbierać te, które są pokaleczone i które nie nadążają za stadem. Piękny to jest obraz. On mi zawsze przypomina sytuację, kiedy po święceniach z moim świętej pamięci wujkiem, z którym zawsze chodziłem na turbacz. Schodziłem z tego turbacza i zauważyliśmy stado owiec pasących się i mój wujek mówi, że idzie poszukać bacy, może ma jakieś sery. No a ja zostałem na środku tego szlaku sparaliżowany przez owczarka podhalańskiego, który zagrodził mi drogę. A że czułem ogromny lęk przed nim, więc stanąłem jak wryty. No i zanim się opamiętałem, słuchajcie, to wokół mnie stałem pośrodku owiec, które nie wiadomo skąd przyszły. Otoczyły mnie te owce i pamiętam taką jedną małą owieczkę, która zaczęła głową się ocierać o moją nogę. Byłem może 5 czy 6 dni po święceniach i pomyślałem sobie, wyczuły owce pasterza. Ale choć ten obraz był dość taki romantyczny, to jednak wtedy, kiedy przypominam sobie ten obraz, to potrafię sobie wyobrazić, co znaczy, że pasterz pachnie owcami. Pasterz, któremu zapach owiec nie tylko nie jest obcy, ale sam jest przeniknięty zapachem owiec, nie? Który owiec się nie boi. Który potrafi owcom popatrzeć w oczy. Nie? Poruszyło mnie bardzo, jak biskup Artur Ważny, który głosi teraz rekolekcję na Profeto Wielkopostne. Nie wiem, czy to było w którymś z odcinków rekolekcyjnych, czy w jakimś jego kazaniu. Powiedział, że niedawno podeszła do niego kobieta i mówi mu: proszę księdza, dzisiaj Pan Bóg dał mi łaskę, że mogłam księdzu wybaczyć. On mówi, pierwszy raz widział kobietę na oczy. Nie miał pojęcia, co jej zrobił, że musiała mu to wybaczyć. No ale powiedział, że ucieszył się po tej chwili takiego szoku, ucieszył się tym, że w tym dniu Pan Bóg dał mu taką łaskę wybaczenia ze strony człowieka. Pasterz, który nie boi się popatrzeć w oczy swoim owcom. Nie? To nie jest łatwe, nie? To nie jest łatwe, bo najłatwiej jest uciec, pozamykać się, tak? Nie? Nie skonfrontować, to jest najłatwiejsze.
Nieproporcjonalna, słuchajcie, jest radość z odnalezionej owcy. Również nieproporcjonalna, bo zawsze jest impreza, kiedy owca się znajdzie. Przynajmniej w Ewangelii. Ale ten obraz, gdzie jeden idzie szukać, a reszta pasterzy zostaje ze stadem, to obraz Kościoła w drodze, to obraz Kościoła misyjnego, to obraz szpitala polowego, to sytuacja, w której pasterz i wspólnota wyprawiają się za tymi, którzy się zagubili. Za tymi, którzy stracili kontakt ze wspólnotą. To jest wyjście, słuchajcie, jak mówi papież Franciszek, takie jak Józefa do Egiptu, tak? Żeby ocalić Jezusa w swoim życiu, Józef poszedł do Egiptu, poszedł do pogan. My dzisiaj, żyjąc w takim innym świecie, żeby ocalić Jezusa w naszym życiu, nie mamy się zamknąć w kościołach, zabarykadować, bo świat może nas wykończyć, tylko musimy wyjść do tego świata, bo o ile sobie przypominam, pewnie też sobie przypominacie, Jezus powiedział, że mamy być solą ziemi i światłem dla świata. Jak się zamkniemy, to guzik z tego będzie. Papież mówi, to musi być wyjście takie, jakie uczynił Józef do Egiptu. Wyjście do pogan nawet, nie? Nawet w miejsca, gdzie nie będzie żadnych kontekstów chrześcijańskich. Bo jeżeli my tam nie zaniesiemy Ewangelii, to kto tam zaniesie? Nikt nie zaniesie, tak? Dlatego papież mówi, Kościół musi być w drodze. Nawet za cenę tego, że się ubrudzi. Nie? Nawet za tę cenę tego, że się ubrudzi. Pamiętam, w tamtym roku złapałem jakąś kontuzję, jeździłem do ortopedy jednego, drugiego, trzeciego i pewnego dnia mój znajomy umówił mnie u takiego ortopedy w Krakowie. Niewiele się tam dowiedziałem, jeśli chodzi o moje schorzenie, ale rozmowa była totalnie ewangelizacyjna, znaczy z jego strony i była dla mnie takim wstrząsającym świadectwem, słuchajcie. Bo ten pan, ten lekarz powiedział mi, że przestał chodzić do kościoła, bo szukał kościoła misyjnego, a takiego kościoła w Polsce nie znajduje. Papież Franciszek mówi, że mamy być kościołem misyjnym, że mamy wychodzić. My się na papieża denerwujemy. Krzyczymy, że chce wyjść i pogubić tych, którzy tę garstkę, która została. A ja spotykam ortopedę, który mi robi USG i mówi, że przestał chodzić do kościoła, bo nie znajduje kościoła misyjnego. Kościół misyjny to ten, w którym jesteśmy zaangażowani w szukanie owcy i w szukanie drachmy. Kościół misyjny to ten, który bierze lampę i rozświetla pomieszczenie i szuka drachmy. Kościół misyjny to ten, który bierze, opiekuje się stadem, ale wyrusza, czy nawet posyła tych, którzy mają znaleźć owcę zagubioną. Kościół misyjny to ten, który w końcu nie dzieli ludzi na grzeszników i celników, odmawiając im prawa słuchania słowa i przebywania w przestrzeni sakrum, tylko to ten, który otwiera swoje drzwi i serce na przyjęcie każdego. Jezusowi się nigdy nie zdarzyło podzielić ludzi. Jezus z taką samą czułością rozmawiał z Jairem, którego córkę wskrzesił, jak z Samarytanką przy studni, która była poganką i miała
sześciu czy siedmiu chłopa, tak? Nie jeden rozwód, siedem. Nie miał innego serca dla niej, jak dla Jaira. Z taką samą czułością Jezus rozmawiał z Syrofenicjanką, która była poganką, i uwalniał jej córkę z opętania, jak z Martą i Marią, których był przyjacielem i wskrzesił Łazarza. Jezus nie miał innego serca. Nie dzielił ludzi, nie segregował ludzi, nie mówił, komu się należy Pan Bóg, a komu się Pan Bóg nie należy. Komu się należy Kościół, komu się nie należy. Komu się msza na pogrzebie należy, komu się nie należy. Jezus nigdy czegoś takiego by nie zrobił. Dlatego słuchajcie, dzisiaj stajemy w tym słowie, z tym słowem i otwierając serce na wszystkich tutaj we wspólnocie, chcemy się wyprawić na poszukiwania tej, która zaginęła, i chcemy włożyć wszystkie wysiłki, żeby znaleźć drachmę, która się zgubiła. I broń Boże, nigdy w życiu nie ulec takiej diabelskiej pysze, że odważylibyśmy się komuś zamknąć drzwi do kościoła i zamknąć przestrzeń, w której Pan Bóg chce działać z mocą i błogosławić każdego człowieka, bo każdego kocha ponad życie, bo udowodnił to, oddając swojego najdroższego syna na śmierć. Jeśli ktoś ma odwagę z tym dyskutować, to znaczy, że jakaś zasłona, stalowa zasłona pychy spadła na jego oczy. Do Jezusa Chrystusa, Mistrza i Nauczyciela, zanieśmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby pełen mocy Ducha Pańskiego był dla wiernych szkołą wzrastania w modlitwie i formowania sumień. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za uczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych, aby w świetle Słowa Bożego na nowo odkryli dar Bożego Miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za odkładających spowiedź świętą, aby dotknięci łaską doświadczyli szczęścia odpuszczenia win. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, szczególnie tych, którzy pogrążeni są w depresji. Dzisiaj bowiem przeżywamy Światowy Dzień Pamięci o osobach chorych na depresję. Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią z powodu uzależnienia, szczególnie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych używek czy lekarstw. Prośmy, by cieszyli się zdrowiem i wolnością. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy zawsze szukali tych owiec, które zaginęły, tych drachm, które poginęły. Módlmy się, abyśmy nigdy nie byli tymi, którzy komukolwiek zamykają drogę do Pana Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, szczególnie krewnych, przyjaciół, znajomych, aby mogli cieszyć się oglądaniem Pana w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach, które przysyłacie nam, kochani, przez różnymi drogami. Za tych, którzy prosili nas o modlitwę, którzy się za nas modlą, którym my tę modlitwę obiecaliśmy. W tych wszystkich intencjach, które macie w sercu, wszystkich intencjach tej naszej modlitewnej dzisiejszej wspólnoty, aby Bóg wejrzał na te wszystkie prośby i błagania i w obfitości udzielił nam darów Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, który nauczyłeś nas nazywać Boga naszym Ojcem, dziękujemy, że darzysz nas swymi łaskami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Możemy wejść.
jesteś, Panie Boże. Nie poprzez własne starania, lecz przez baranka krew, na obecności Twej, Panie, Tyś powołał nas. Twoja obecność pociąga nas. Z Twej łaski jesteśmy tu. Z Twej łaski jesteśmy. Tylko przez łaskę możemy wejść, tylko przez łaskę trwać. Nie poprzez własne starania, lecz przez baranka krew. Do obecności Twej, Panie, Tyś Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże Wszechmogący, Stworzycielu, Ty nam dajesz chleb i wino podtrzymujące nasze życie doczesne. Przyjmij od nas te dary i przemień je w sakrament dający życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe. Słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając. Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów. Pełne są. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha,
aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, bracia i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności,
który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie Jezu Chryste, błagamy Cię, byś mocą Najświętszego Sakramentu udzielił nam darów Twojego Ducha, byśmy mogli, Panie, w ten wieczór trwać przy Tobie z Twojej łaski, nie z powodu naszych zasług, ani z naszej pobożności czy świętości. Stajemy przed Tobą, bo Ty nas do tego powołałeś, Ty nas wezwałeś, Ty nam, Panie, udzieliłeś tej łaski, że możemy trwać przed Tobą, tacy, jacy jesteśmy, z naszym grzechem, z naszą słabością, niemocą. Stajemy poruszeni słowami papieża Franciszka,
który mówi, że trzeba nam z czułością zaakceptować tą naszą słabość. Potrzeba do tego dużej pokory, potrzeba do tego także przede wszystkim świadomości grzechu, czyli tej słabości, jakiejś pokory, która powie, że nic z nas, tylko wszystko możemy w Tobie, który nas umacniasz. Stajemy, Panie, przed Tobą pełni wdzięczności, uwielbienia. Stajemy przed Tobą, Panie, tutaj w tej świątyni, która jest pusta, łącząc się z wszystkimi, którzy duchowo uczestniczą, czy to przez transmisję wideo, czy radiową, w tej naszej modlitwie. Cierpimy z tego powodu, że ten Kościół jest pusty, że nasze siostry, nasi bracia są daleko, że nie możemy tworzyć rzeczywiście tutaj wspólnoty w wymiarze takim fizycznym, ale Panie Jezu Chryste, głęboko wierzymy, że gdziekolwiek nasze siostry, nasi bracia z nami się łączą, gdziekolwiek na świecie, to w tym jednym Kościele, w jednym ciele, będąc Twoimi dziećmi, teraz razem w zjednoczeniu uwielbiamy Cię, Panie, błogosławimy także w doświadczeniu tego pustego Kościoła, w doświadczeniu osamotnienia, rozdzielenia. Trochę jesteśmy jak ta owca, jak ta drachma. Czasami jesteśmy jak ci celnicy i grzesznicy, którym się odmawia prawa do Ciebie, prawa słuchania słowa. Bądź uwielbiony, Panie, w takim rozproszeniu, w takim stanie, w takiej rzeczywistości chcemy się razem modlić i Ciebie uwielbiać, Panie. Przede wszystkim błogosławić Cię za to, że możemy być przed Tobą, że mamy taką łaskę, że mamy taki dar. Bądź uwielbiony, Panie. Zapewniam Was, że taka radość będzie w niebie z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca, i to bardziej niż z powodu 99 sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia. Taka radość, zapewniam Was, pojawia się u aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie.
Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. A ojciec powiedział swoim sługom: przynieście szybko najpiękniejszą szatę i odziejcie go. Włóżcie pierścień na jego dłoni, obuwie na jego stopy. Przyprowadźcie tłustego byczka i zabijcie. Gdy się najemy, będziemy się cieszyć, że ten mój syn już był umarły, a wrócił do życia. Już zginął, a odnalazł się. Tylko przez łaskę możemy wejść, tylko przez łaskę trwać. Nie poprzez własne starania, lecz przez baranka krew. W obecności Twej, Panie, Tyś powołał nas. Twoja obecność pociąga nas, z Twej łaski jesteśmy tu, z Twej łaski jesteśmy tu. Tylko przez łaskę możemy wejść, tylko przez łaskę trwać. Nie poprzez własne starania, lecz przez baranka krew. W obecności Twej, Panie, Tyś powołał nas. Twoja obecność pociąga nas, z Twej łaski jesteśmy tu, z Twej łaski jesteśmy tu. Panie Jezu Chryste, błagamy Cię dzisiaj w ten wieczór, abyś przenikał nasze serca tą wielkopostną, w tym wielkopostnym czasie, abyś swoją łaską uzdrawiał te wszystkie miejsca w tych sercach, które są poranione w konsekwencji naszych grzechów. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, byś uzdrawiał serca tych, którzy gdzieś zgubili się na jakiś czas, czy wzięli sobie urlop od wspólnoty, od Ciebie. Prosimy Cię, Panie, byś uzdrawiał serca tych, którzy poginęli. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, byś uzdrawiał serca tych, którzy roztrwonili majątek, który im dałeś. Błagamy Cię, Panie, byś uzdrawiał tych, którzy cierpią z powodu samotności w tym pogubieniu. Prosimy Cię, Panie, byś uzdrawiał tych, którzy czują wielką niemoc, by wrócić. Prosimy Cię, byś uzdrawiał tych, którzy nie mają odwagi wrócić. Błagamy Cię, Panie, byś uzdrawiał tych, którzy natrafili na pasterzy, którzy nie pomogli im wrócić. Jak mówił papież Franciszek tydzień temu przed modlitwą Anioł Pański, idzie Wielki Post, potrzebujemy spowiedników, ale nie takich, którzy będą trzymali rózgę w rękach, ale będą rzeczywiście obrazem miłosiernego Ojca. Uzdrawiaj, Panie, serca tych, które zostały poranione w Kościele, we wspólnocie. Uzdrawiaj serca tych, którzy przyszli się leczyć, a odeszli jeszcze z większymi ranami. Uzdrawiaj, Panie, serca tych, które
poranił grzech drugiego człowieka. Uzdrawiaj wszystkie te rany, które są spowodowane grzechami cudzymi. Uzdrawiaj nade wszystko tych zdradzonych, opuszczonych, samotnych, odrzuconych, tych bez imienia i nazwiska, tych NN, pochowanych czasami bez Eucharystii, bez modlitwy, bez Krzyża Świętego nad grobem. Przyjmij do swego Królestwa, Panie, wszystkich, którzy odeszli. Którzy odeszli także, bo się zagubili, nie zdążyli już wrócić. Wierzymy, że ostatecznie Ty ich znalazłeś. Przytuliłeś do serca. Ty masz moc, Panie. Ty masz moc, by te wszystkie rany zalać oliwą i winem. By się zagoiły do momentu, do czasu, kiedy przyjdziesz powtórnie i wszyscy zmartwychwstaniemy. Zmartwychwstaniemy z naszych słabości. Panie Jezu Chryste, dotykaj wszystkich tych, którzy cierpią i chorują na ciele. Uzdrawiaj wszystkich tych dotkniętych chorobami, cierpieniem. Szczególnie tych, którzy chorują nieuleczalnie, przewlekle, dla których medycyna nie ma ratunku. Błagamy Cię za chorymi, cierpiącymi dziećmi. Błagamy Cię za ich rodzicami, o siły dla nich. Błagamy Cię za wszystkimi chorymi, których polecamy, Panie, w tej Eucharystii. Wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, którzy się za nas modlą, którym my tę modlitwę obiecaliśmy. Błagamy Cię, Panie, za wszystkimi, którzy chorują na różnego rodzaju nowotwory. Prosimy Cię, Panie, byś
uzdrawiał te osoby, by się dotykał, byś wlewał w ich serce nadzieję. Błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, byś uzdrawiał tych, którzy chorują, czy chorowali z powodu zarażenia się koronawirusem w konsekwencji przebycia tej choroby. Błagamy Cię, Panie, byś uzdrawiał też tych, którzy chorują na nerwice, depresję. Prosimy Cię, byś uzdrawiał tych, którzy są uzależnieni od alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych, lekarstw. Błagamy Cię, byś uzdrawiał tych, którzy są uzależnieni od hazardu, od multimediów. Błagamy Cię, Panie, byś uzdrawiał tych, którzy tracą wzrok czy słuch, którzy są sparaliżowani, którzy cierpią z powodu niemocy, fizycznej niemocy. Oddajemy Ci, Panie, wszystkich chorych, cierpiących, wszystkich, których przynosimy Ci jak na noszach, w naszych sercach. Dotykaj ich teraz, Panie, gdziekolwiek się znajdują, swoją łaską, swoją mocą. Niech ten wieczór będzie dla nich doświadczeniem Twojej mocy, wielkim doświadczeniem Twojej mocy. Nade wszystko wlej w ich serca nadzieję. Dwaj ludzie przyszli do świątyni, aby się pomodlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w swej sprawie się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Dziesięcinę oddaję ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w swoje piersi i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, grzesznikowi. Jeszcze
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament udziel nam prawdziwej mądrości, abyśmy nauczyli się umiaru w zaspokajaniu ziemskich pragnień i umiłowali dobra wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia profetowe. Słuchajcie, następne spotkanie, dziękując za to dzisiejsze, dziękując Wam z całego serca za to dzisiejsze spotkanie, następne będzie dopiero w ostatni wtorek kwietnia. Z racji tego, że jest Wielki Post, ruszyły rekolekcje wielkopostne, dzięki Bogu. No i głosimy z księdzem Karolem cały Wielki Post. I dopiero 27 kwietnia o godzinie 20 online spotkamy się znowu z Kościoła w Stadnikach, chyba że się coś tak pozmienia, że będzie możliwe uczestnictwo realne, no to też Was o tym oczywiście poinformujemy. Jeśli nie, to będzie w tej formie. Serdecznie już dzisiaj zapraszamy, ale nie chcemy, żebyście się rozstawali z nami na Wielki Post, bo trwają rekolekcje wielkopostne, które głosi biskup Artur Ważny ojcowskim sercem. Piękne rekolekcje, list papieża Franciszka, Patris Corde, wpisany w Ojcze Nasz. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do oglądania, do przeżywania. W poniedziałek ukazał się pierwszy odcinek, w najbliższy czwartek, pojutrze drugi odcinek naszych rekolekcji. A w Wielkim Tygodniu z ojcem Michałem Leganem przygotujemy również coś na Wielki Tydzień. Mam nadzieję, że pomoże nam to wszystkim też stworzyć taką profetową wspólnotę i przeżyć ten wyjątkowy czas i przygotować się na najważniejsze święta chrześcijańskie, czyli celebrację zmartwychwstania Pana Jezusa. Zawsze nam szach serce w serce z Jezusem. Mieliśmy książki, mówiliśmy o tych książkach, o audiobookach. Tak pomyślałem sobie, że przecież też można powiedzieć i na profeto możecie je znaleźć. To, co chciałbym Wam polecić bardzo, to wydaliśmy Drogę Krzyżową ojca Michała Legana. Łukasz, gdzie mam to pokazać? Tutaj mam pokazać. O. Wydaliśmy Drogę ojca Michała Legana, Drogę Krzyżową, która powstała w wyjątkowych okolicznościach. Natomiast choćby arcybiskup Grzegorz Ryś napisał tutaj, trzeba wysłuchać i trzeba pójść w drogę z własnym krzyżem. Rzeczywiście ta Droga Krzyżowa, słuchajcie, sprawia, że rwie wnętrze, szarpie wnętrze. To dosłownie tak, ja to tak akurat przeżywałem, szczególnie ta druga część rozważań. To jest płytka z książeczką. Bardzo Wam polecamy tę Drogę Krzyżową. Muzykę napisała Ewelina, która tutaj jest, i Grzesiu Różycki, który tutaj gra. I śpiewali też na tej płycie. Tak więc zachęcamy Was bardzo, żeby po tę Drogę Krzyżową sięgnąć. I na Wielki Post jeszcze chciałem Wam polecić Miłosiernego, o Bogu, który nas ratuje i uzdrawia. Najnowsza książka. Jeśli byście chcieli dotknąć tego, który z czułością patrzy na naszą słabość, to zapraszamy. Kochani, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Dziękuję też całemu zespołowi profeto, który dzisiaj od rana się krzątał wokół tego wydarzenia. Tym, którzy od rana dbali o promocję, o to, żeby informacja do Was dotarła i przez Facebooki, i mailing, etc. I tym, którzy zostali do wieczora, żeby mogło się to wszystko wydarzyć. Bardzo Wam dziękujemy. No i zapraszamy jeszcze raz
na wszystkie wydarzenia, które dzieją się zarówno na portalu, w radiu i wszystkich przestrzeniach, w których Profeto was zaprasza do tego, abyśmy tworzyli tę wyjątkową wspólnotę wokół Słowa. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.